centrum Londynu, jak wiadomo, w centrum Londynu dzieje się to, kto kontroluje świat. Mniej więcej tutaj znalazłem reptyliański symbol. Całe to wszystko, zobaczcie co to jest, to jest jakiś po prostu cała symbolika zbudowana tutaj. Ogólnie widzę w tym całą filozofię Illuminati i tak dalej. Zobaczcie po prostu na to tutaj z bliska, nie będę tego tak komentował, jestem w centrum, nie wypada mi tego robić. Tu jakaś czaszka, jakaś cyrkielnica. Nie jest to najwyraźniej najlepsza kopia tego, co tutaj widać. Zobaczcie tutaj, zwróćcie uwagę na to wszystko tutaj, na te twarze, no. Komentarze pozostawiam wam, nie będę tego komentował zbytnio. Jest to nie najlepsza jakość tutaj. Zwróćcie na tą czaszkę tutaj. Nie widać tego najlepiej. Na tą cyrkielnicę. To jest wszystko Illuminati. To są wszystko masoni. Ale zobaczcie tutaj na wprost na samej górze. Czysty reptylian w czystej postaci. Jeszcze postaram się ujęcie zrobić tutaj z innego punktu widzenia. Zobaczcie na to. Nie widać tego może najlepiej, nie jest to najlepsza kopia, dlatego że telefon jest najlepszy. Ale jest to tutaj smog, drakonis, jest to coś pokryte łuskami, ma to skrzydła. Wiadomo o co chodzi, David Icke i tak dalej. Jeżeli ktoś jest w temacie, będzie to rozumiał tutaj. Zobaczcie tutaj na tą symbolikę całą tego wszystkiego. Wiele osób sobie z tego może sprawę nie zdaje, czym ja to mówię, jeżeli ktoś jest zagłębiony w symbolice. Rozumie, o co chodzi. Mówię tutaj o... podziemnym, międzynarodowym satanizmie i ludzi, którzy to kreują. Wszystko jest to pod przykrywką tak zwanej rzekomej demokracji, która nie jest demokracją. Gdzie jest to miejsce? Cancer Lane. Zapraszam tutaj do odwiedzin do Londynu. Pozdrawiam Dinkelu.